Dzień 458. Ukraińcy zwiększyli częstotliwość i intensywność precyzyjnych uderzeń na rosyjskie bazy w regionie Zaporoża. Wcześniej Ukraińcy prowadzili około 10 ataków tygodniowo, teraz prowadzą 10 ataków dziennie. Najbardziej niszczycielskie ataki miały miejsce w Mariupolu. Dziś lokalni mieszkańcy zgłosili, że słyszeli wiele eksplozji w pobliżu lotniska. Materiał filmowy wskazuje na aktywację rosyjskiej obrony przeciwlotniczej według niepotwierdzonych doniesień Rosjanie zestrzelili jeden z czterech pocisków rakietowych. To już drugi z rzędu dzień ataków, ponieważ wczoraj Ukraińcy uderzyli w Mariupol dwoma rakietami Storm Shadow. Celem ataku były dwa obiekty na terenie kompleksu przemysłowego Azovstal. Jeden obiekt służył do zakwaterowania setek żołnierzy, a drugi był wykorzystywany jako magazyn sprzętu. Dziś pojawiło się więcej informacji, ponieważ niektóre rosyjskie media wyraziły swoje niezadowolenie i krytykę rosyjskiego dowództwa za niedostosowanie się do nowych realiów wojny, wspominając jednocześnie, że w następstwie wczorajszego uderzenia zginęło 250 operatorów specjalnych i żołnierzy Piechoty Morskiej. Wspomniano również, że tydzień temu Ukraińcy unieszkodliwili ponad 200 żołnierzy w podobnym ataku na obiekty w pobliżu lotniska, a więc nieco więcej niż początkowe ukraińskie. Szacunki mówiące o 150 żołnierzach. Fakt, że tylko w tych dwóch uderzeniach Ukraińcom udało się wyeliminować prawie 500 żołnierzy, sprawił, że wielu rosyjskich analityków jest przekonanych, że wielu lokalnych mieszkańców aktywnie szpiegowało przez dłuższy czas, dlatego też nawołują do jak najszybszego wdrożenia większych środków przeciwdziałania szpiegowstwu. Kolejne potężne uderzenie Storm Shadow miało miejsce w Berdiańsku. Eksplozja była widoczna z miejscowości oddalonych o ponad 10 km od brzegu. Niektóre media donoszą, że celem ataku było centrum rekreacyjne chimiki, a inne sugerują, że celem ataku była fabryka Azow Kabel, Jednak Dwie wersje są zgodne co do tego, że Ukraińcy celowali w obszary koncentracji sił. Ukraińcy nadal aktywnie używają HIMARS-ów. W ciągu ostatnich kilku dni Ukraińcy przeprowadzili co najmniej trzy ataki HIMARS na rosyjskie obiekty wojskowe w Doniecku i okolicach. Celem ostatniego ataku był dawny instytut, który Rosjanie wykorzystywali do celów wojskowych. Celem drugiego uderzenia stał się bliźniacze wieża, a dokładniej systemy przeciwpancerne, systemy walki elektronicznej i systemy zwiadowcze, które zostały umieszczone na dachach tych wieżowców. Celem trzeciego uderzenia stał się skład amunicji dla rosyjskich systemów obrony powietrznej w pobliżu Mospynę. Inne źród... Donoszą również, że ukraińska artyleria uderza również w miasta znajdujące się bliżej linii kontaktu. Niektórzy ukraińscy żołnierze stwierdzili, że dziś rakiety Himars uderzyły również rosyjskie obiekty w rosyjski Nikowskie, Melitopolu i Tokmaku. Ukraińcy przeprowadzają mniejsze ataki poza granicami Ukrainy, ponieważ Ukraińcy zgodzili się nie używać rakiet HIMARS i Storm Shadow do uderzenia w rosyjskie terytoria. Do tych celów Ukraińcy używają różnego rodzaju dronów w kamikadze. Pierwszy atak dronów miał miejsce dzisiaj w obwodzie Pskowskim. Dwa drony próbowały zaatakować rurociąg naftowy w pobliżu Erochino, jednak nie trafiły w niego, a w budynek administracji regionalnej. Drugi atak dronów miał miejsce w regionie Tweru. Dwa drony próbowały zaatakować pompownię ropy naftowej Andreapol, który jest jednym z największych obiektów przemysłowych w regionie. Tym razem drony były znacznie bliżej celu, ale i tak trafiły tylko w warsztat zamiast w obiekty naftowe. Trzeci atak dronów miał miejsce w regionie Krasnodaru. Dwa drony bezskutecznie próbowały namierzyć jedną z fabryk znajdujących się w północno wschodniej części miasta. Kolejne trzy ataki miały miejsce dziś w regionie Białgorodu. Tutaj Ukraińcy uderzyli w elektrownię cieplną w Białgorodzie, małą gazociąg i sieć elektryczną w Czekino, a nawet trafili dwóch oficerów, którzy podróżowali Zbyt blisko granicy. Podsumowując, jasnym jest, że obecnie Ukraińcy skupiają się na obszarach koncentracji sił wroga, a obecnie ich głównym celem są kwatery najlepiej wyszkolonych i przygotowanych sił rosyjskich, takich jak piloci, piechota morska i operatorzy specjalni. Równolegle Ukraińcy używają swoich dronów do uderzenia w odległe krytyczne obiekty linii zaopatrzenia, w szczególności te związane z paliwem. Chociaż drony nie mają takiego samego wskaźnika skuteczności jak pociski Storm Shadow, to jednak drony są tanie i można nimi często atakować. Dzięki czemu Ukraińcom udało się zniszczyć do 20 obiektów związanych z paliwem tylko w ciągu ostatnich miesiąca. Kontynuacja tej kampanii gwarantuje, że Rosjanie będą mieli mnóstwo problemów z liczbą żołnierzy i zaopatrzeniem, zwłaszcza na kierunku południowym, gdzie ich linie zaopatrzeniowe i obiekty wojskowe są wyjątkowo wrażliwe. Jeżeli jesteś przeciwko inwazji na Ukrainę i chcesz wesprzeć pracę, którą wykonuje, rozważ dokonanie zakupu w sklepie internetowym UA Supporter. Znajdziecie tutaj wiele produktów z ukraińskimi symbolami, aby nie tylko wyrazić swoje wsparcie dla tego kanału, ale także dla Ukrainy. Link do sklepu internetowego znajduje się w opisie. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym raporcie.